sobotę 13 lutego w centrum Dębowca miała miejsce uroczystość upamiętniająca pierwszy zrzut cichociemnych. Można powiedzieć, że najważniejsza taka historyczna uroczystość, którą obchodzimy na terenie naszej gminy. Co roku tą uroczystość obchodzimy dosyć skromnie, a w latach okrągłych, czyli 70, 75 i 80, chcieliśmy również to obchodzić bardzo hucznie, ale niestety ze względu na pandemię musieliśmy to wszystko znowu do takich skromnych uroczystości zmienić. W uroczystości wziął udział m.in. Sławomir Snopek. Pasjonat historii z Wąwolnicy zwrócił uwagę uczestników na pierwszy zrzut. Czy do końca pomyłka, tego nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy, czy do końca była to akcja zaplanowana. No niemniej są zachowane dokumenty w archiwach brytyjskich, ale też i w polskich, w Wielkiej Brytanii, gdzie jest napisane, że wprost, że brytyjscy piloci mówili, że jedynym rejonem w okupowanej Polsce jest rejon Śląska, do którego mogą bezpiecznie dolecieć i wrócić. Tą propozycję złożyli w grudniu 1940 roku, kiedy była pierwsza próba wylotu do Polski, nieudana. Niemniej dwa miesiące później, dziwnym zbiegiem okoliczności, ta pierwsza misja dotarła właśnie na Śląsk. Ten Śląsk, o którym sami brytyjscy piloci mówili, że jest to jedyny rejon Polski, do którego można bezpiecznie dolecieć i stamtąd bezpiecznie wrócić. A no jest oczywiste, że Anglicy no nie chcieli w tamtym czasie tracić cennych załóg. Z drugiej jednak strony też trzeba podkreślić bohaterstwo tych Anglików, bo przecież oni w grudniu 1940 roku oferowali się, że polecą tam, gdzie Polacy wskazują i nawet gdyby mieli wodować na Morzu Północnym, to oni to ryzyko chcą podjąć po to, żeby tą misję zrealizować. Na coś nie zgodziło się dowództwo brytyjskie i dlatego ten lot wtedy odłożono o dwa miesiące. No ale dwa miesiące później wybitna załoga pod dowództwem właśnie Francisa Kista, przypomnijmy pilota, który latał w specjalnej eskadrze, przewożąc między innymi do Gibraltaru na przykład Churchilla, wtedy w czasie już wojny, pod jego dowództwem załoga no, pomyłkowo zbacza o kilkaset kilometrów. Co z drugiej strony nie jest wykluczone, ponieważ przecież to była misja eksperymentalna. Ci ludzie pierwszy raz lecieli nad okupowaną Europą bez nawigacji. Nie było wtedy przecież nawigacji radiowej, tak jak dzisiaj, czy wręcz satelitarnej. Była astronawigacja, więc jeden niewielki błąd w odchyleniu wyliczonym przez nawigatora na odległości kilkuset kilometrów mógł skutkować właśnie dosyć dużym odchyleniem. No niemniej jest mocno zastanawiające to, że lot został zrealizowany w to miejsce, gdzie Anglicy od początku mówili, że jest to bezpieczna destynacja. Jak się okazuje, na wiele pytań wciąż nie ma odpowiedzi. Między innymi na to, czy Dębowiec był pomyłką, czy wręcz przeciwnie. Ale Sławomir Snopek nie odpuszcza i ciągle tych odpowiedzi szuka, pogłębiając swoją wiedzę na temat cichociemnych i ich losów. Utrzymuję kontakt od wielu lat, staram się utrzymywać z rodzinami cichociemnych, w szczególności z rodzinami tych z pierwszej misji. Córka majora Krzymowskiego zmarła niestety już 6 lat temu. Natomiast Janusz Zabielski był z nami tutaj w Dębowcu kilkukrotnie, dwukrotnie co najmniej, tak? I w tym roku też bardzo, bardzo chciał, już w ubiegłym roku jak korespondowaliśmy, to podkreślał, że no, chciałby być z nami tutaj razem. No niestety pandemia, jego podeszły wiek. Niemniej w ostatnich nawet naszych tam listach korespondencji podkreślał, że bardzo by chciał być, że pozdrawia wszystkich serdecznie tych, którzy tu w Dębowcu są i kultywują pamięć między innymi o jego ojcu, ale też i o dokonaniach wszystkich cichociemnych. No i ja niniejszym to czynię, także w jego imieniu pozdrawiam wszystkich, którzy w Dębowcu są i pamiętają i tych wszystkich, którym się chciało tutaj być, bo nie oszukujmy się, ci, którzy dzisiaj tutaj byli, to nie dlatego, że lubią ekstremalną jazdę po śniegu i w śnieżycy, tylko dlatego, że właśnie cenią te wartości, które prezentowali nasi cichociemni. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed pomnikiem. Wójt gminy Dębowiec oraz starosta cieszyński odsłonili również tablicę informacyjną na temat cichociemnych i pierwszego zrzutu do okupowanego kraju.